Kutnowska hodowla buraka cukrowego w Straszkowie jest jedyną polską firmą hodowlano-nasienną, która jest kontynuatorką ponad 130-letniej tradycji hodowli i nasiennictwa, zapoczątkowaną przez wybitnego hodowcę Aleksandra Janasza. Głównym zadaniem spółki jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego buraka cukrowego. Dzięki doświadczeniu hodowców, a także współpracy z firmami i placówkami naukowymi, Kutnowska hodowla buraka cukrowego w Straszkowie posiada bogatą ofertę odmian cenionych przez polskich i zagranicznych plantatorów. Spółkę stanowią stacja hodowli roślin w Straszkowie, stacja hodowli roślin w Śmiłowie, zakład nasienny w Kutnie oraz stadnina koni Walewice. Spółka realizuje swoje zadania na powierzchni ponad 3150 hektarów. Na gruntach ornych prowadzone są prace w zakresie hodowli nowych odmian buraka, jak również prowadzi się intensywną produkcję rolną. Głównie uprawia się burak cukrowy, zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, słonecznik, soję, proso oraz prowadzone są doświadczenia w zakresie produkcji warzyw. Stacja hodowli roślin w Straszkowie posiada nowo otwartą, nowoczesną pracownię biochemiczną, rozbudowaną pracownię kultur in vitro, odpornościową, cytologiczną i nasiennictwa. Zmodernizowane laboratorium analiz molekularnych metodą genotypowania w czasie rzeczywistym może selekcjonować materiały hodowlane posiadające cechy związane z wartością gospodarczą korzeni oraz odpornością na wiele chorób i szkodników. Zakład nasienny w Kutnie zajmuje się produkcją wysokiej jakości materiału siewnego buraka cukrowego. Bazą do produkcji nasion jest surowiec reprodukowany we Włoszech. Nasiona przechodzą cały szereg procesów technologicznych. Zakład posiada certyfikat ESTA w zakresie zaprawiania nasion buraka cukrowego, kukurydzy oraz rzepaku. Materiał siewny buraka cukrowego dostarczony do plantatorów charakteryzuje się szybkimi i równomiernymi wschodami, których efektem jest wysoka końcowa obsada roślin. Pałac w Walewicach to historyczne miejsce, które stało się sławne dzięki romansowi Marii Walewskiej z cesarzem Napoleonem Bonaparte. To doskonałe miejsce do organizowania spotkań integracyjnych, biznesowych oraz imprez okolicznościowych z kompleksową obsługą gastronomiczną. Otoczony malowniczym parkiem kompleks pałacowy to idealny cel dla osób, które poszukują wypoczynku w otoczeniu piękna przyrody i niezwykłej historii. Stadnina koni Walewice, jako jedyna w kraju, prowadzi hodowlę koni angloarabskich w typie małopolskim. W Walewicach prowadzona jest również hodowla karpia królewskiego w stawach o łącznej powierzchni 550 hektarów. Kutnowska hodowla buraka cukrowego posiada liczne certyfikaty i zarządzana jest zgodnie z normami europejskimi, również w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwa pracy. Posiada wyspecjalizowaną kadrę handlową, która na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje. Dąży do zadowolenia klientów poprzez ciągłe doskonalenie własnych produktów. Współpraca z rynkami zagranicznymi i otwierające się przed spółką nowe możliwości skutkują nieustannym rozwojem. Wieloletnia tradycja, wysoko wykwalifikowana kadra, najnowocześniejszy sprzęt i laboratoria są gwarancją, że produkty, które dostarczamy na rynek, są najwyższej jakości.